Baranowice. Tu mieszka rodzina G-Playa. Pewnego dnia G-Play kupuje stadninę koni. Okazuje się, że jest tam ukryte magiczne diamentowe kowadło, które tworzy niesamowite przedmioty. G-Play postanawia je zdobyć. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 8000 kciuków. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony G-Play i słuchajcie, dzisiaj jedziemy kupić coś mega, mega niesamowitego w dobrej cenie, dlatego za momencik zobaczycie dokładnie co, to jest niespodzianka, a jeśli jeszcze tego nie robicie, już teraz zostawcie kciuka w górę, zostawcie również subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z wszystkimi produkcjami, wpadajcie do sklepu egplay.pl po super ciuchy i gadżety, a do każdego zamówienia oczywiście nowa kolekcjonerska karta. Okej, ostatnio w ogóle stuningowałem mój samochód, zobaczcie, pod spodem mamy tutaj diamentowe elementy, tu też, jeszcze tutaj paka jest diamentowa, także myślę, że taki fajny dodatek, a my tymczasem jedziemy, ponieważ zamierzam kupić ten cały obiekt, który tu za momencik widzicie, jest to stadnina i w sumie głównie dla mojej córeczki chciałbym kupić właśnie stadninę koni, ponieważ mam wielki pomysł właśnie na nią i tutaj jest właśnie pośrednik nieruchomości, od którego kupimy. Dzień dobry, dzień dobry, witam, ja tutaj przepraszam za małe spóźnienie, musiałem chwilę tam porozmawiać, a więc to jest ta stadnina, która jest na sprzedaż, tak? Tak, zapraszam, to jest właśnie stadnina dla koni, ale jak pan widzi, ona jest bardzo przeceniona, gdyż no jest stara i nikt nie chciał w ogóle jej kupić, nie wiem dlaczego, a jest bardzo piękna, proszę pana. Kosztuje tylko 15 diamentów, zatem proszę pana, taka okazja się nigdy panu nie trafi, tutaj nie ma niestety koni, musi pan konie kupić, ale wszystko jest w jak najlepszym tutaj. To ten plac, tutaj też w cenie, tak? Tutaj tak, to jest, są przeszkody dla koni, świetny, świetny tor, będzie tutaj się można ścigać, proszę pana, bez zbędnego przedłużania biorę, nie zastanawiam się nawet, kupuję to, ponieważ nawet już swojego synka wysłałem do sklepu z koniami, żeby kupił parę koni już tutaj do stadniny, więc już to muszę kupić, nawet jakbym nie chciał, proszę pana. No to świetnie, proszę pana, w takim razie ja panu tutaj daję kluczyki, oczywiście proszę o te diamenty. No i proszę pana, no witam nowego właściciela stadniny koni, gratuluję panu, gratuluję. Dziękuję, dziękuję bardzo, ja idę sobie tutaj pozwiedzać, proszę pana, i czekam na mojego synka, który za momencik tutaj do tych boksów prowadzi konie. Tak więc słuchajcie, jeśli chcecie, to wpadajcie do mnie, do mojej stadniny, ponieważ będą tutaj na pewno niedługo organizowane jakieś zawody konne i oczywiście będą na pewno jakieś fajne nagrody do wygrania. O, patrzcie, tu jest w ogóle, słuchajcie, drzwi jakieś otwarte. A co to w ogóle za guzik jest? Ej, tam kurczę, pająk normalnie był tam schowany. O nie, w dispenserze schował się pająk. O ja, to jest jakaś nawiedzona chyba stadnina. O kurczę, synek mi musi pomóc. Synek, gdzie ty jesteś, synek? O nie, ten pająk jest naprawdę mocny. Już mam 4 serduszka tylko. A masz ty pajęczaku jeden. 3 serduszka mi zostawiłeś tylko. O, odejdź ode mnie, odejdź ode mnie. O, jedzie synek na koniu, on mnie na pewno uratuje. A tato, masz ty kurczę. Szybko. Co się dzieje? O, jedno serduszko mi zostało. Jakiś jadowity pająk, słuchaj, wyskoczył mi z dispenserza. Sera. Łap szybko, synku, konie. Ale fajowskie, dobra, ja wezmę tego. Ale żeś kupił, to chyba arabskie są konie, co synku? Tak, tato, kupiłem najlepsze w sklepie, mówię ci, takie fajne. Ja się mega cieszę. Ta stadnina koni to jest mega super prezent dla mojej siostry, dla G-playeczki, ona bardzo marzyła o koniach i w ogóle o wyścigach. No, jest. A masz może jakieś jedzenie? A czekaj, ja mam ciasteczka, słuchaj, tutaj nie przyciskaj tego guziku. A co tutaj to jest? Przeklęty guzik, nie, synku. Mnie zaatakował jeden pająk, ja nie mam życia, kurczę, co żeś zrobił, zaraz zginę, o nie, synku, weź go teraz, pomogę. Zrób ja z nim. Pomogę ci moim mieczykiem diamentowym, bum, wow, skąd ty to masz, ja nie mogę, dostałam od mamy, no. No to nieźle, nieźle, nawet nie wiedziałem, że ci mama takie drogie prezenty robi. Patrz co tu w ogóle jest. Mamy tutaj dostęp do różnych takich, słuchaj, budyneczków. Patrz, tu są jakieś skrzynie. To podobno w ogóle nikt tego nie chciał kupić i my to kupiliśmy. Ty, a zobacz, tutaj są w ogóle jakieś drzwi, widziałeś synku? Patrz tam. A co to? Co to? Ty, tam są jakieś pająki, ale widzę diamenta, ty. Tam tutaj są diamenty jakieś, synku. O kurczę, drzwi są w ogóle zamknięte, zakluczone na klucz. Nie da rady ich otworzyć. Dziwna sprawa, co? Widziałeś? Tam są jakieś skarby. Może tutaj gdzieś jest jakieś tajne przejście. Wejdziemy tam i słuchaj, zdobędziemy te diamenty normalnie, będziemy mieć na nowe konie, na ulepszenie tej naszej stadniny. No nie wiem, ja spróbuję, słuchaj, tutaj zniszczyć te drzwi, bo gdzie tu jakieś tajne przejście by mogło być? Ej, synku!
Ja nie mogę, tutaj było coś ukryte, to jest wejście na kartę. Żeby tutaj wejść na bank, potrzebna jest karta. Ty, tam widzę coś diamentowego, jakieś bloki diamentowe. Ja nie mogę, chyba będziemy bogaci, synku. Ta stadnina się zwróci szybciej niż myślałem. Yes. Musimy znaleźć tylko kartę. Rozglądaj się tutaj. Przeszukaj, słuchaj, może górę, a ja przeszukam dół. I tak się tutaj podzielimy, bo tutaj są jeszcze jakieś drzwiczki. A, to jest ogólnie jakiś balkon, okej. Okay. Dobra, musimy znaleźć szybko kartę. Synek tam, widzę, rozkopywał w sumie podłogę. To nie jest też zły pomysł, bo często w takich miejscach są może za obrazem. To są takie w sumie... O, jakaś schowana, ukryta skrzynka tutaj była, widzieliście? Dobra, także... Jest! Synku, mam kartę, mam kartę, mam kartę! Udało mi się ją znaleźć, rozumiesz? Udało mi się! To co, wchodzimy, spróbujemy tam wejść? Jasne, oczywiście na to, że wchodzimy. Będzie mega normalnie kozacko, zdobędziemy mnóstwo diaksów. Masz tutaj noż, ten miecz. Tu są pająki, tu są pająki. O nie, o nie, nie, nie. Mam miecz, ale mam nie za dużo życia. A masz ty, kurczę, pajęczaku. Zostawcie mojego synka. Dobra, bierzemy ich, tato, mocne bierzemy są. Ich, damy sobie radę. One są bardzo mocne, nawet diamentowy mieczek, słuchaj, ciężko sobie z nimi radzi. Widzisz, one pilnują jakiegoś skarbu na bank. Chcesz ciastko? Jesteś głodny może? O, dzięki, jestem mega głodny, ale dobre ciastka to chyba mamy, nie? Dobra, mamy, no mama ugotowała. A masz ty, kurczę, pajęczaku jeden. Nie dasz nam rady. Okej, ja biorę tego, synku, i zobaczymy za moment, jak się przekonamy, co tutaj jest takiego superanckiego, nie? Benz, a ja Benz. Ja już widzę, tatu, dobra, patrz. Diamenty? Ja nie mogę, ile diamentów. Ty, a co to jest, synku? Ty, to jest chyba diamentowe kowadło, czy ja dobrze widzę? Diamentowe kowadło? Niesamowite, coś tutaj możemy, słuchaj, zmajstrować w nim. Patrz, ile tu diamentów, już mam 8, 9, już mi się zwróciło. O, ty, nawet mieczyk tu jest diamentowy. Ale fajowsko, ile skarbów. Co tu tutaj jeszcze jest? No, co jest, synku? Wiesz co, a jak może spróbujemy użyć tego kowadła diamentowego, może on da jakieś mega kozackie enchanty, co ty o tym myślisz, Czekaj, ja na przykład bym spróbował mieczyk diamentowy, wiesz co, zenchantować. No. Okej, także wsadzimy tutaj ten mieczyk, nie wiem, do tego może połączę to z diamentami i zobaczymy. No. Ja nie mogę! Synku, jaki epicki mieczyk! Ja kurczę! Biorę go, synku, normalnie do swojego ekwipunku! Ja! Patrz, patrz na to, widzisz? Zobacz, co mi się udało stworzyć! Taki ogromny w ogóle mieczyk, patrz jak on wygląda! Widzisz? Ten crafting potrafi tworzyć różne dziwne rzeczy, nawet się tego nie spodziewałem, że taki crafting złoty istnieje! Synku, to był najlepszy zakup! Chcesz coś, nie wiem, bierzemy może go, czekaj, tak, musimy go zabrać! To jest bardzo cenny przedmiot, mam nadzieję, że uda się go zniszczyć. Nie zniszczył się na szczęście. Okej, chodź, idziemy. To jest najlepsza statnina, słuchaj, jaka nam się mogła trafić. Jeszcze tak taniutko. 15 diamentów to tylko kosztowało. To przecież pikuś, prawda? No tak, tato, przecież teraz dzięki temu właśnie kowadu będzie mega bogaci, rozumiesz, tato? Może, słuchaj, chodź, spróbujemy jeszcze coś sobie zenchantować. Co to ty myślisz? No na bank, słuchaj, to ja tutaj go gdzieś postawię, wiesz co, żeby tylko nikt nie zauważył. No. Gdzieś tutaj. I słuchaj, nie wiem, może ziemię spróbujemy zamienić? Tak. Załóżmy. Ciekawe, czy jakbyśmy zamienili ziemię, to czy by się zrobiły diamenty? Wiesz co, synku, nie wiem, czy nawet nie by tutaj nie można zenchantować, wiesz, czegoś na lepszy jakiś level. Jakiś, wiesz co, sharpness. O, tato, kurczę, wbity tutaj miecz był. Normalnie, tak, tutaj znalazłem taki mieczyk. Może to też enchantuje, to wezmę to. A ty może pierw spróbuj zenchantować właśnie tę ziemię. Dobra, czekaj, okej, także wsadzę tutaj raz, dwa. Ty, diamencik! Synku, normalnie diamenta zrobiłem tutaj. Da się, synku, normalnie to się da zamieniać diamenty. To jest produkcja diamentów. Też może spróbuj teraz z tym mieczekiem, który znalazłeś, coś zrobić. Dobra, to spróbuję. Patrz, co my znaleźliśmy w tym momencie? Diamentowe kowadło, które jest niesamowite. Co tam synek zrobi? Tato, zobaczymy. No, patrz, co tam, synku? Zwykły mieczyk, taki drewniany, zamienił się na mega zenchantowany kozacki mieczyk. Co? Wow, atak damage 5004,5? Ty, kurczę, ja go chcę przetestować, synku. Przetestujemy go na tych pająkach tutaj. Ja, 5000 atak damage'a, no takiego mieczyka jeszcze nie widziałem. Benz, ty wszystkich na jednego hita. Patrz, tutaj możemy nici produkować na przykład. Tyle tutaj pająków było pochowanych w tych dispenserze. Ej, koniku, nie jedz tutaj tych nici. Ja to biorę. No mega jest ten mieczyk, ale żeś zmajstrował, synek. A w ogóle może my byśmy zrobili tutaj na przykład, wiesz, odpłatne enchantowanie rzeczy. I na przykład byśmy, słuchaj, mogli tutaj, wiesz, ludziom na zamówienie. Czekaj, tu jest w ogóle jakaś skrzynka. O, patrz, weźmiemy tutaj kasę na przykład. Cyk.
I wiesz co, ja wezmę te kowadło, bo żeby nam go nikt nie zawinął, musimy go teraz pilnować jak oka w głowie. Chodź, zrobimy tutaj dodatkową usługę w naszej stadninie. No i nie dość, że się będziemy opiekować koniami, to zobacz, tutaj będziemy mieli takie stanowisko i ustawiamy tutaj kasę i po prostu jak przyjdzie jakiś klient, to będziemy enchantować mu przedmiot. Na przykład tu postawimy, tak, za pieniądze zarobimy kupę kasiory, ponieważ będziemy ludziom robić po prostu super prezenty. O, nawet kasy nie widać, zobacz jak to widzisz, ładnie tutaj zakamuflowałem i żeby nie było widać tego kowadła. Okej, także myślę, że no jeszcze wiesz co, jeszcze mógłbyś na przykład, ja synku, załóżmy, że jestem twoim klientem, weź mi zenchantuj, proszę tą odpłatnie tą zbrojkę, dzień dobry, może tutaj jednak to jakoś zmienimy obraz, jakoś tu to położymy, o, teraz lepiej. Ja bym chciał zenchantować, proszę pana, tą zbrojkę, także proszę coś z tym zrobić mi. Dobrze, proszę pana, witamy w firmie Rodzina G-Playa i teraz enchantuję. Ma być wypasiona, ma być wypasiona, to jest warunek. Jaka wypasiona, tato, to zobacz, proszę pana, witam, to jest pana nowa zbrojka, ulepszona, najlepsza na całym... Proszę... Co? Bydrukowa? Niemożliwe, zamieniłeś ironową zbroję na bydrukową? O nie, no nie wierzę po prostu, nie wierzę, to jest... Ja, to jest odkrycie, czegoś takiego jeszcze tutaj nie było. Ja nie mogę, synku, słuchaj, ja idę teraz do G-playeczki szybko, muszę ją poinformować o tym kowadle i o tej stadninie, będzie mega zadowolona, że tutaj są konie, ona lubi koniki, a ty tutaj pilnuj i słuchaj, idź rozreklamować w ogóle tą, ten nasz sklepik, żeby tu jak najwięcej klientów przychodziło, okej? Okay? Jasne, możemy się tak umówić? Okay. Dobra, to jesteśmy w kontakcie, a ja już tam widzę w ogóle, patrzcie, tam już czeka G-playka z G-playeczką i oni czekali też na tą niespodziankę, ponieważ chcą też się dowiedzieć, co kupiłem. Siemanko rodzinka, siemanko rodzina, G-playeczka, już jesteś. Słuchaj, już cię zabieram i ci pokażę tą niespodziankę. A ty, G-playka, jak tam ogólnie? Dobra, ja idę na zakupy kupić coś. Słuchaj, możesz mi kupić... czekaj, ja ci tutaj zapłacę, oczywiście mam diamenty, to ci dam diamenta. No nie pytaj się, skąd G-playka, ale kup mi coś do picia dobrego. A ty, G-playeczka, chodź ze mną, idziemy i pokażę ci naszą stadninę koni, która jest niesamowita, na pewno ci się spodoba, dlatego chodź, czym prędzej, okej, chwila, ja nie w tą stronę chciałem pójść, idziemy w tą stronę G-playeczka, ale wkręciłem G-playkę, że to w tamtą stronę się idzie, idziemy kupić, idziemy ci pokazać, normalnie tam są G-playeczka, koniki, tam jest wszystko, także chodź ci pokażę, ej, co tu się stało, chwila, synku, co tutaj, co to za ogień, co ci się stało, G-playeczka, spokojnie, co się stało, gdzie jest kowadło nasze diamentowe, co? Okradzione, okradli nas, tato, nagle tutaj przyszedł jakiś zbir zamaskowany z dynią na głowie, z dynią i pytał się właśnie ogólnie o ten enchant, znaczy te kowadło i nagle bum, mnie na ziemię, podpalał wszystko i po prostu uciekł z tym kowadłem, nie, rozumiesz? Nie, mów, że to prawda, słuchaj, no nasze naprawdę, kowadło to było nasze odkrycie, no jak to mogło zostać tato ukradzione? Teraz... G-playeczka, zobacz, a to jest twoja stadnina i tu są twoje konie, możesz się tutaj z nimi pobawić, chodź. Ja cię tutaj normalnie odstawię, bo, ponieważ G-playkiem tutaj mamy różne właśnie sprawy do załatwienia. O, ty G-playek, widzę, też nieźle zasuwasz na tych koniach. Może wziąłbyś, słuchaj, jednego konia i gdzieś tutaj, nie, tato, może jest jeszcze ten cwaniak, jak gdzieś go tutaj może dorwę. Zobaczę, rozejrzę się tutaj, ale nikogo nie widzę. Synku, masz w ogóle jakiś pomysł, tak naprawdę, jak moglibyśmy tutaj rozwiązać tą sprawę? Tato, ja mam taki pomysł. Tego złodzieja trzeba podejść. Ja nie widziałam, jak on wygląda, bo był zamaskowany. Ja mam taki pomysł. Słuchaj, tato, jakbyśmy zrobili taki podstęp, że zrobimy wyścigi konne, gdzie do wygrania jest diamentowy crafting i wtedy jak złodziej o tym usłyszy, to od razu do nas pobiegnie i będzie chciał ukraść ten crafting, a my wtedy zrobimy na niego pułapkę. My nie mamy diamentowego craftingu. No jak to, synku? No tak, po prostu taki postęp, tak na niby zrobimy. Kręcimy ludzi, że niby mamy ten diamentowy crafting, ale nie mamy. Dokładnie. No dobra, wiesz co, bo w sumie złodziej na pewno będzie chciał go ukraść, tak jak diamentowy kowadło, tak samo. Tak. I w sumie to, wiesz co, dobra, to ja, słuchaj, zrobię taką podpuchę, zrobię pułapkę w naszym domku i tam podobno będzie ta nagroda, a ty idź po ludzi, którzy by chcieli to wygrać i ogłoś całemu miastu, że jest ten konkurs i na pewno wśród tych ludzi będzie złodziej, który będzie chciał ukraść nam ten crafting, nie? To idź, a ja już lecę. Okej, słuchajcie, także musimy tutaj wykombinować pułapkę. Weźmiemy tutaj właśnie te przedmioty, które tutaj mam. Czyli playeczka, baw się tam z konikami. Okej, na przykład tutaj gdzieś moglibyśmy udawać, że właśnie, o, że tutaj jest schowana właśnie nagroda dla zwycięzcy konkursu. Okej, także tutaj jest nagroda, diamentowy crafting.
Okej, okay, mamy tutaj podpisane, że tutaj jest diamentowy crafting i ktoś będzie chciał, jakiś złodziej oczywiście, tutaj wejść i go odzyskać. I wtedy, jak będzie to chciał zrobić, to wpadnie tu w pułapkę. Dobra, teraz wystarczy, że ukryjemy sobie to przejście, zobaczcie, pyk, cyk, i nie ma śladu. Jeśli ktoś tutaj stanie, zapadnie się na dół pod ziemię, a wtedy ja już go dorwę i mu pokażę, kurczę, gdzie pieprz rośnie, pójdzie siedzieć do więzienia, jeszcze nie wiem, co z nim zrobię, ale na pewno pożałuję tego. Okej, okay, także tutaj jeszcze, żeby właśnie złodziej wiedział, napiszemy, że tutaj jest główna nagroda w konkursie. Dobra, także tutaj jest główna nagroda w konkursie. Gplayeczka, też pilnuj tutaj złodzieja, a ja wezmę sobie tego konika. Wow, o kurczę, już są wszyscy? Dobra, tak, tato, zapraszam, wszyscy... zapraszam ludzie, tak, zapraszamy. Chodźcie tutaj, ponieważ tutaj będą odbywały się właśnie zawody konne, wyścigi, ogromne wyścigi na koniach, okej, okay, także zapraszam. Tato, o, dobra, są, tato, jesteście. Wszyscy, tato, widzę, że tutaj jeszcze nie... Co jest, synku? Ja im jakiś poczęstunek dam, bo to podejrzane, że my w takich zbrojkach i w ogóle i tak niemiło, to dam jakiś proszę, jej proszę, poczęstunek jej... oczywiście dla tak, wszystkich. Tak. Synku, ale gdzie są ci wszyscy? Gdzie oni tam gdzieś... Ty, oni może już szperają tam... Ej, a może już ktoś tam szpera? Gdzie są ci wszyscy ludzie, co tutaj właśnie mieli... było więcej, przepraszam państwa, gdzie są inni? Ja tutaj jeszcze paru tam było, parę tam było tato osób i oni nagle wszyscy znikli. O, tutaj o, są, patrz, schowali już się, szperają. Schowali już się, chodźcie, tutaj tak są zawody, gdzie wy tam szperacie? Ej, a to już jest podejrzane, tak, synku, nie, że no, aż tylu ludzi na starcie tak tam szpera nam. Tak. Dobra, słuchajcie, macie tutaj poczęstuneczek, dla wszystkich oczywiście poczęstunek. Wejdę, nie wiem, może na jakiś podest tutaj, żeby by mnie było widać. Ups, postawiłem nie to, co chciałem. Słuchajcie, są zawody. Zawody polegają na tym, że na koniach będziecie musieli biec tutaj i przeskakiwać te wszystkie przeszkody. Osoba, która pierwsza to zrobi, która przebiegnie na koniu cały tor, otrzymuje diamentowy crafting, najlepszą nagrodę na świecie. A więc w tym momencie możecie już przygotowywać wasze konie. Okej, synku, chodź. Chodź ci powiem, co zrobiłem. W ogóle wiesz co, w drugim pomieszczeniu tam ustawiłem, wiesz, oni na pewno wszyscy w ogóle już widzieli, bo wiedzą już na pewno, gdzie ten crafting jest, dlatego ja teraz idę tam się schować i będę patrzył, kto chce go wygrać, okej? Okay? A ty dobra, tutaj genialnie patrz na nich i czy już tutaj nie oszukują na starcie. Okej, okay, także szybko pójdziemy, o ile tutaj jeszcze nikogo nie ma. Okej, okay, jak widzicie tutaj każdy na pewno widział, że tu jest schowana główna nagroda w konkursie, czyli teraz osoba, która będzie chciała to ukraść, to jest, słuchajcie, tutaj wejdziemy na górę. Okej, okay, pyk. I z góry będziemy mogli obserwować, jak ktoś tutaj wchodzi i po prostu nas okrada. Ale już będzie mieć nauczkę, okej, okay, żebym tutaj jeszcze lepiej widział. To słuchajcie, zniszczyć. O, patrzcie, ktoś wchodzi. Ale dzwaniak. Co on tu kombinuje? Teraz ten. Nagroda diamentowy crafting. Tak, ukradnę go tak, jak ukradłem kowadu. Jest, dobra, lecimy. Przyznał wow, się. Jest, ale patrzcie, super normalnie. Teraz jest. Ej! Gdzie? Co? No i mam cię! Przyznałeś się nawet, że ukradłeś kowadło, co, o, cwaniaku? A więc to twoja sprawka, mam cię i co teraz? To ja ci ukradłem ten kowadło, bo chciałem być bogaty, ja jestem szajką przestępcy, tak. I my, słuchaj, kradniemy właśnie takie ceny. Dobra, stój! No to stój, teraz spokojnie cię załatwię tutaj, nie, słuchaj, załatwię nie cię. Ale wiesz co, ja nie mam tego kowadła. Chcesz wiedzieć, gdzie jest? Gdzie ono jest? Gadaj natychmiast. Wiesz co, powiem ci pod jednym warunkiem. Jak wygrasz ze mną wyścigi, tak, o, jak wygrasz ze mną wyścigi, to ja ci powiem. Konne? Gdzie ono na jest koniach? No, tak, konne, tak, wyścigi konne. No dobra, dasz, słuchaj, nie ma sprawy, to ja cię pokonam, bo jestem najszybszym, wiesz tak, co, zawodnikiem konnym, jasne, na świecie. Mam tutaj mojego rumataka, którego kupił dzisiaj mój synek i moja córeczka właśnie go właśnie przygotowała, mu tam kopyta przygotowała. Gdzie ty jesteś, cwaniaku? Tutaj jestem, zdjąłeś za tobą, tylko masz jakiegoś jeszcze konia, słuchaj, bo ja tutaj szukam... O, tutaj jest, dobra, ja biorę tego konia, słuchaj. Nie możesz go pożyczyć, bo on jest tak dużo gorszy, słuchaj. Tak, nie masz szans. Czyli jak wygram, to tak po prostu... Tak, powiem ci. Powiedz mi, gdzie jest moje kowadło. W sumie masz mi je przynieść w zębach, rozumiesz? Dobra, rozumiem, zobaczymy, czy wygrasz, słuchaj, w ogóle, bo przepraszamy mi się wydaje, państwa, ale na razie zawody muszą być odwołane, ponieważ będzie tutaj wyścig jeden na jeden na razie. Przepraszamy za niedogodnienia. A więc tutaj jest linia startu. Tak. Należy przejść tutaj tor dookoła i kto pierwszy tu wróci, przebiegnie ponownie przez tą linię, wygrywa, okej? Okay? Jasne? Dobra, okej, okay, ja na pewno wygram, słuchaj, ja już to widzę. Gotowy jesteś? Dobra, gotowi do startu, start! Lecimy, przeskakujemy. Jest. Wow, ja potrafię dużo wyżej skakać. O ty, kurczę, mam cię. No i hopsa. Co? I hopsa. O nie, paniku. Ej, o nie.
Oszukałeś jej. Specjalnie. Tak naprawdę, o nie, dobra, no to jak tak się bawimy, to zobaczysz. Woohoo! Dobra. I o nie. Dobra, no teraz, to ja też sobie oszukam. Ja ci i hopsa, no, i hopsa. Dobra, i proszę państwa, jestem coraz bliżej mety. Okej, tutaj nie oszukałem. Dobra, tutaj też nie. Udało mi się. Ha, cienia, z tyłu został. Z tyłu został. Koniec tego. Dobra. Ja ci pokażę. To jest i meta, mój, to jest wygrałem. Mój teraz gadaj, słuchaj. Gadaj, dobra. gdzie jest to kowadło i masz mi je przynieść, wiesz? Wiesz co, gdzie jest? Jest, ja mam siedzibę na starej, opuszczonej stacji metra i tam, pod tą stacją metra ja mam siedzibę i tam jest tego ładu, ale nigdy go nie dostaniesz, nigdy. Oż ty nigdy? Ja się z tobą policzę. No to chodź, no to jak taki jesteś, to masz. O kurczę, nie wypadło rzeczywiście z niego to kowadło. Chwila, gdzie mój koń? No musimy szybko jechać na tą stację metra i sprawdzić, czy on mówił prawdę, czy kłamał. To się jeszcze okaże, także szybko jedziemy, słuchajcie. Tutaj niedaleko mi się kojarzy, że jest ta stacja metra, także pójdziemy. Bardzo fajny płotek w ogóle jest tutaj zrobiony. Bardzo fajna architektura, jak widać. Naprawdę super zakup z tej statniny, tylko niestety ktoś mnie tutaj chciał okraść. Okej, tak więc tutaj jest, słuchajcie, stacja metra. On powiedział, że pod tą stacją... Chwila, tutaj nic na razie nie widzę podejrzanego pod tą stacją metra, czyli gdzieś tutaj na dole trzeba by zejść na dół, słuchajcie, tu jest za wysoko, żeby było tu tato, pod spodem. Gdzie, o, gdzie jesteś, synku? No jestem, słuchaj, jestem, tato, w ogóle ten złodziejaszek powiedział, że ukradł i schował właśnie nasze kowadło pod stacją metra, wiesz? O, ten, musimy znaleźć nasze kowadło, bo to jest normalnie, to jest żyłka, to jest nasz biznes, tato, musimy odzyskać. Tutaj odwołałeś gdzieś, ogólnie no? zawody, powiedziałeś wszystkim, tak. że jednak się nie odbędą. Tak, powiedziałem, że no. Taktyka mimo wszystko zadziałała, tak. i się dowiedzieliśmy, kto jest złodziejem, ty. Dokładnie. A czekaj, tutaj jest w ogóle jakaś zapadnia, okej. Dobra, ja tam wskakuję, synku, tutaj jest pod stacją metra. Czekaj, tutaj nic nie widzę, ale chwila, jest tu jakaś drabinka, może zobaczymy, co tutaj jest. Okej, też jakaś ten... O nie, tutaj są, uważaj, synku, wychodzimy. Oż wy, tutaj widzisz, jest ich baza, tych cwaniaków. On mówił, że oni mają cały team, tak naprawdę gang takich złodziejaszków, tak, i że tu okradają. Widzę tutaj złoto kradzione. Ha, wleciał w pajęczynę, ale cieniasz. Jak tam radzisz sobie, synku? Już... Już ci bardzo silni. Bum, ja. Bum, już ci pomogę, synku. My już im pokażemy, kto tutaj rządzi. Właśnie. Dobra, tych ja mamy. Cię. Widzę, synku, kowadło. Jest całe i zdrowe, nawet nie popękane, nie zużyli jakoś go bardzo. Jest, tutaj patrz, złoto jakieś kradzione. Będziemy musieli to zgłosić na policję w ogóle, że oni tutaj złoto ukradli. Tak, ale złodziejaszki. Tutaj są. No. Tutaj są w ogóle jakieś dzieła sztuki, słuchaj, z muzeum, oni wszystko pokradli, tutaj widać, że to są złodzieje. Pójdziemy na policję, dostaniemy na pewno jakąś nagrodę za to, że ich złapaliśmy. Dokładnie, synku, będziemy musieli to zgłosić, także lecimy szybko na policję i na pewno te, wiesz co, zguby wrócą do swoich właścicieli. Także ja szybko lecę i za momencik tutaj będzie policja, także ogólnie dziękuję wam za oglądanie, jeśli film wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, trzymajcie się, pa!